pay attention to muscles of the wing. What I pay attention to is when I select, let's say, some somniums, and I have from a pair two babies, and I will keep only one, I will take the one that I think that has the power for you, most powerful life. I go for that. With the most color and everything, is the strongest I like. Czy mówi, nie bardzo, tak zawsze mi to śmiesznie, ale mówi, niezbyt wiele wie o gołębiach, więc nie ma jakichś takich swoich specyficznych rzeczy, które uważam, że są bardzo ważne. Czy to skrzydło, czy jakaś cechy budowy, mówi, że to nie jest chyba najważniejsze. Jedyna rzecz, jeżeli miałby coś wybrać, na przykład między dwójką rodzeństwa, to lubi ptaki z bardzo wyrazistym okiem. Czyli żeby miały kolor, żeby miały życie, żeby miały witalność, to w tym widzi. Nie będzie wybierał gołębi, które to mają małe, ukolorowane, takie blade, słabe, to uważa, że jest jedna rzecz, na którą by zobaczył. What I try to do is to get more places in the breeding of. I think that makes you better in the I numer jeden rzecz, którą ja u niego widzę od paru lat, i to jest to, co widać, że jest lepszy. Im więcej dobrych ludników przynosi do rozpłodu, tym więcej dobrych rezultatów z nich ma. So, when you have a good racer, I don't care if he's a ugly or a strong eye or a weaker eye, it doesn't matter, because in the breeding, I will try to compensate. So, i nie bardzo go to przejmuje, czy gołąb, który osiąga rezultaty, jest chudy, długi, brzydki, może być brzydki jak noc, ale jeżeli ma super rezultaty, to znaczy, że ma tą wartość, która go interesuje, której nie widać, i może skompensować w rozpłodzie partnerem, który po prostu coś ma. Dlatego zbyt przesadnie piękne, ładne, duże, a niestety zbyt leniwe, żeby pracować. So a bigger one with a smaller one, a more powerful eye with a weaker eye. I always try to look for the way in the middle. That's what I try. Stara się zawsze skompensować, czyli jak ma małego ptaka, który jest asem, doda się z niego, czy większego, jak ma słabsze oko, doda bardziej upolerowane. I po to jesteśmy hodowcami, żeby takie rzeczy robić. But I believe in more proven races in that breeding. Ale wierzę na pewno w to, że im więcej doświadczonych lotników w gołębniku, tym lepszy jest rozpód. All the children are of two proven racers. Albo młode z dwóch na przykład super lotników, to są te rzeczy, które dostarczą. And then those children would be automatically linebred again to the basic of our own birds, because you bring those two races back together. Czyli na przykład taka, na przykład u niego nie ma gołębia w lotowym gołębniku, który by nie miał Quinel z tyłu. Nie ma takiego gołębia jak w lotowym. Na rozpłodzie są, bo to są te zastrzyki krwi, które na przykład tego nie mają, ale na przykład z dwóch super gołębi wyhoduje dziecko, które trafia do rozpłodu i będzie sparowane na przykład albo z powrotem na linię, albo będzie sparowane z nowym gołębiem. Ale tak jak mówię, no, na lotowym u niego jak wychodzi as, to on zawsze ma tą samicę bazową w tyle. To będą cztery pokolenia, pięć pokoleń, sześć pokoleń. Ale ona zawsze tam jest, jak jest 5-6 pokoleń, to pewnie jest 3-4 razy, nawet 5 razy, 6 razy z tym. Because we had in all those years people from several places of the world coming, and then let's say Taiwan people, they look to the muscles. Other people, they look to the wing. In the past you had the people from England with the glass looking into the eye. On widzi, kto wchodzi na podwórko, nie po tym, jak wygląda, tylko czy ma lupę, czy na przykład czy sprawdza mięśnie, czy sprawdza skrzydło. Są, mówi, kraje, które mają swoje jakieś upodobania, ale dla niego to nie ma specjalnie żadnego znaczenia, bo mówi, widział różne gołębie i są super. Będą małe i duże, i średnie, i płytkie, i głębokie. Nie ma to znaczenia po prostu. I think, and I believe in the eye or the wing or the muscles, whatever, but it's only a small percentage, because if you select on something, you only create that thing, and maybe you only go further away of good race results. Więc chodzi o to, żeby nie popaść we własną taką pułapkę, bo jeżeli hodowca nadmiernie patrzy na daną rzecz, która mu... No bo my lubimy mieć ładne gołębie, lubimy, jak to jest fajne, płaskie, w jakimś tam określonym typie.
ale automatycznie wyrzucamy poza nawias, nie dopuszczamy rzeczy, które mogłyby być dobre w naszej hodowli, a my tego nawet nie jesteśmy w stanie sprawić, bo my tego nie żeśmy wykluczyli. Czasem się okazuje, że osobnik, który byśmy go wykluczyli przed sezonem, okazuje się, że to jest naprawdę as, albo jest super ptakiem rozbudowy. No ja nie będę mówił akurat tutaj o swojej hodowli, ale Brzydara wielu zna i wiemy, jak ten gołąb się stał rozpłodowcem. No nie dlatego, że go wybrałem, tylko dlatego, że go nikt nie wybrał i został mi po prostu. I tak było wiele przypadków i w słynnych hodowlach. To samo było u Hubenów z Jongi Artist. Przecież to był gołąb, który był 7 razy w koszu wkładany na sprzedaż i zawsze zostawał. Żaden z kupców go nie wziął, nikt go nie chciał. No i to jest baza Huben. Więc jak nam się wydaje, że wiemy, ja zawsze takie wskazówki przekazuję rodowcom, bo jak uważasz, jak słuchasz kogoś i ktoś mówi, że wie, to powinieneś uciekać, bo ten rodowca ci nic nie powie o tego. Nie ma kto wie po prostu. Oni sami widzicie, jak, bo tam on nie wie, on się nie zna, on tylko polega na tym, co robi, wymagania, ma jakąś metodę, rutynę i do tego się gołębie muszą dopasować. I just spoke about Huben and Young Artist. It was so ugly. Nobody wanted it. You don't remember anymore? Oh. And? Rivaldo i Young Artist, jak się pamięta, to były tak paskudne gołębie, ale dzisiaj każdy ma lodowy DVD i Young Artist tył, to każdy by chciał mieć go jak najbliżej, a to był gołąb, mówi, tak brzydki, że nie dało się na niego patrzeć. To podobnie jak z Brzydalem. Też Brzydalem też. But I saw in 2020 we have in Belgium 4 national races in the last several years with young birds, and we had first, second, fourth, and seventh best of Belgium on those 4 races. First, fourth, and seventh best, and there were 4 different types of birds, and the only thing they had in common was the basic bloodline on one or the other side. Na przykład w 2020 miał pierwszy, drugi, czwarty i siódmy as Belgii na lotach narodowych, czyli można powiedzieć ścisła czołówka asów na tych wyznaczonych lotach narodowych, 4 albo 5. Każdy gołąb był inny. Mały, duży, długi, jakbyście zobaczyli, każdy gołąb był inny. Jedno, co miały wspólne, to by jednego przodka z tyłu, że po prostu wywodziły się z tego samego gołębia, ale wyglądały każdy inaczej. Jeden był okrągły, nadęty, drugi był szczupły i zajęły całą czołówkę w Belgii. Yeah, that's something. I don't look for special things. The only thing is fly those birds. Czyli patrzeć tylko na to, żeby liczyć tylko rezultaty i tylko wyniki lotowe. It's the same like this year also. We had the last race from 800 km. It was headwind from the beginning till the end. Almost 14 hours they had to fly. Tak samo na przykład w tym roku. Bo tak na przykład ktoś, kto nie jeździ. No bo nie zawsze każdy ma możliwość jeździć do Belgii, na przykład zwłaszcza w czasie sezonu lotowego, to nie wie, u nas leciutko wieje, to mówimy, że wiatr. Tam jak wieje, to naprawdę wieje. To kurwa drzewa wygina, gołębie lecą. I to się tam, jeśli chodzi o wiatr, to naprawdę tam są anomalia, bo to jest blisko morza. W tym roku jak był lot narodowy, 14 godzin pod wiatr, od początku do końca. And we were still running for first national ace all birds on the one day long distance. I właśnie lot, który decydował o zdobyciu tego tytułu pierwszego asa Belgii na dalekim dystansie, ten sam, czy miał 2 dobre loty narodowe i to był ostatnia szansa do zdobycia konkursu, a przed lotem już było wiadomo, że jest cały dzień pod wiatr, ciepło, że to będzie całodniowa walka. Ja sam w tego wieczora, żeśmy pisali, to mu powiedziałem, że może dzisiaj wynik będzie maksymalnie 5 gołębi w Antwerpii na noc. Były 3. And we were still running for first national ace yearlings on the same distance and first national champion last week could win also. So my birds flew already at 6:50. 7:30 the week after 6:50 and then we had the 800. So I had to make a choice, or I go to the 800 and they kick my ass, or I win something, or I stay home. Czyli ten lot decydujący 800 km, w sumie 14 godzin, to był trzeci tydzień z rzędu. 600, 720, 680 i 800 km. 3 tygodnie z rędu, samiec, średnio środa już na taki lot jest w koszu. W sobotę lot.
And it was for me the first time that I went. I dla niego to był pierwszy lot w życiu jego, kiedy leciał na locie 800 km. Więc w ogóle nie wiedział, co robić, czy ryzykować tytuł tego pierwszego asa Belgii, grać sam, cel na przykład go stracić. Nie wiedział, czego się spodziewać. Który to ten goło? Pullman. Który to przyleciał? W którym miejscu? W Antwerpii, workplace in Antwerpii, to did it first. Yeah? I on wygrał pierwszy prowincjonalny w Antwerpii. Yeah? 14 godzin pod wiatr od początku do końca. So I didn't... I upał. Tam jest naprawdę, u nas jest gorąco, jak jest 30, a tam często jest 35, 37. Także to... So it was for me the first time I flew on that distance in my career. So I didn't knew my birds could handle 800 km. Nawet nie wiedział, że jego gołębie mogą 800 km 14 godzin dać radę, no i dał. So that's what I tried to say. All genetics can tell and wings can tell what you want, but I just ship the birds and I will see when they come home. Czyli po prostu najważniejsze mieć wiarę w to, co się robi. I dać gołębie możliwość się wykazać, bo jeżeli są geny ok, one dużo nam mówią. Ale jedyne, co nam najbardziej pokaże, to kosz, bo wtedy wiemy, czy ten gołąb te geny odziedziczył prawidłowo. A w jego klubie, bo Jele to nie jest gość, który gra loty dalekodystansowe, bo no, dopiero zaczął, to nawet hodowcy, którzy są znani z lotów dalekodystansowych w Belgii, na ten lot gołębi nie wysłali, przed lotem wiedząc, jakie są warunki. Ale on jest po prostu... On mówi, że tylko się obawia, kiedy ja prowadzę samochód. Jeśli chodzi o gołębie, to mówi co tydzień w koszu. I tutaj mówię, sami 3 tygodnie z rzędu, 3 loty w granicach 700-800 km. To niesamowite. So, I shipped the pigeons and we were waiting with 7 people at the house. And all of a sudden, just before dark, Pullman arrived like a bullet. And we won first national. I przed samym zmrokiem już była szaruwa, mówi 14 godzin lotu, 7 osób czekało, wiadomo, że to są emocje i nagle się go pojawił jak z procy i wygrali tytuł pierwszego asa Belgii, więc to po prostu, no to jest, to trzeba mieć przy tym też szczęście, ale też trzeba mieć czym grać. Na ten lot 800 km również dał 2 roczne. To rano były jako też w ciągu 2 minut się pojawiły z tej 800 i były w pierwszej 10% i zdobył dzięki tym dwurocznym tytuł drugiego wicemistrza Belgii lotów dalekodystansowych. And how many birds in on the race you have sent? Me? Yeah, that race. I had 4 pigeons in the race. Czyli wysłał 4 gołębie na lot, jeden zdobył pierwszy prowincjonalny. I 2 były rano w ciągu 2 minut i zdobyły tytuł wicemistrza Belgii lotów dalekich. Także nie trzeba mieć 100 czy więcej, można mieć kilka gołębi i grać naprawdę o najwyższe tytuły. But now after the race, now they all say, yeah, but he has it too big and he has it, and yeah. I teraz każdy popatrzy na tego gołębia i powie, no tak, ale on ma piękne skrzydło, on ma super pióra, on ma kościec. Ale na początku hodujemy 100 gołębi, które mają te same cechy, a zostaje na końcu 1, 2, 3, wiadomo, że to jest właśnie to. And David, the most exciting experience last few years? Pytam o Davida, o jego najbardziej emocjonujące jakieś doświadczenia? Dla Davida ciężki sezon, dlatego że mieli ptasią grypę, 6-7 tygodni nie mogli lotować w tym sezonie i dlatego no, poprzednie sezony były wybitne, bo zdobyli, tak mówię, w ciągu tych 7-8 lat zdobyli kilka, no, tylko w 2021 2 razy narodowe pierwsze miejsca, także na pewno mówię, zeszły rok ten sezon nie mogli się niczym wykazać, bo 6 tygodni nie mogli lotować. I forget never the year 2020 because you won the first national with the Estonian and the week before you won I think yes, you just 18 national I think she won 12 national Chatrubon
Czyli też każda hodowla ma swojego jakiegoś, że tak powiem, członka, który, na którym się szczycimy. Ma to w ostatnim 2022 Tiesto Lady, która była właśnie wybitna i też uważa, że to jest przyszła gwiazda na głębi królestwudowej jego. Wygrała właśnie pierwszy narodowy przy niskiej prędkości 1200 metrów na minutę. Around 8 hours they fly, and you know when you win a national race in Belgium, the newspapers and they will take pictures and they, many people handle the bird. And day after I decide, I told the papa, I will race there. Papa said, no, you're crazy, why you see what the national trophy, what you can win more. They said, no, I will race there. And we raced there, and the week after she won again the 18 national. Czyli po pierwszym narodowym, który zdobyła, zawsze pojawia się problem, bo hodowcy tylko takiego gołębia już chodzą bardzo jak koło jajeczka, a David mówi, no dobra, minął jeden lot, jest pierwszy narodowy, no i dajemy na następny lot. Ojciec mówi, co ty robisz? No przecież wygrała pierwszy narodowy, znowu poszła i zdobyła 18 narodowy. No i tak się rodzą właśnie tytuły. Trzeba ryzykować, żeby coś osiągnąć. I znowu dwa tygodnie później ona była 12 narodowa, także z lotu takiego narodowego. Także to po prostu, jak są jednostki unikalne, to się wybijają. Zapytam może coś jeszcze kolegów, bo na pewno was to interesuje, na temat jakichś tam referencji, czy jak sobie radzą na przykład na wspólnych gołębnikach. Nie wiem, wiem, że na pewno coś tam mają.